Lina Min wycisnęła sok z trzech cytryn i zrobiła sobie lemoniadę. Wycisnęła 42 ml soku z pierwszej cytryny, 36 ml soku z drugiej cytryny i 45 ml soku z trzeciej cytryny. Ile soku lina Min wycisnęła z trzech cytryn? Chyba musimy po prostu dodać ilość soku wyciśniętego z każdej cytryny. Dodać te wszystkie liczby. Z pierwszej cytryny wycisnęła 42 ml. Można zapisać mililitry w skrócie. O tak, 36 ml z drugiej cytryny i 45 ml z trzeciej cytryny. Dodajmy te trzy wielkości, wynik otrzymamy w mililitrach. Zacznijmy dodawanie od pozycji jednostek. 2 dodać 6 równa się 8, 8 dodać 5 równa się 13. 13 to 3 jedności i jedna dziesiątka. Tę jedną dziesiątkę można zapisać w kolumnie dziesiątek. 1 dodać 4 równa się 5 dodać 3 równa się 8, dodać 4 równa się 12, 12 dziesiątek, czyli to samo co 120. Wszystkiego razem, całego soku, linamin wycisnęła 123 ml z 3 cytryn. Rozwiążmy jeszcze jedno podobne zadanie. Sara wlała 5 puszek oleju silnikowego do pojemnika pokazanego na rysunku poniżej. W tym pojemniku jest Zobaczmy dokładnie. Poziom płynu znajduje się dokładnie w środku pomiędzy 40 i 50, czyli będzie to 45. Zbiornik jest napełniony do objętości 45 ml. Sara wlała olej z pięciu puszek i wszystkie te pięć puszek razem to objętość 45 ml. Każda z puszek zawierała taką samą objętość oleju. Myślę, że powinniśmy założyć, że ten pojemnik przed wlewaniem oleju był pusty. Ok, czyli każda z puszek zawierała taką samą ilość oleju. Ile było oleju silnikowego w każdej z puszek? Jeżeli Sara miała pięć puszek, jedna puszka, druga puszka, trzecia puszka, czwarta puszka, piąta puszka, każda z nich ma wewnątrz pewną ilość oleju silnikowego. Powiedzmy, że oznaczymy tę ilość znakiem zapytania. Sara wszystko to wlała do dużego zbiornika, czyli ma 5 puszek. Każda z puszek zawiera znak zapytania oleju w mililitrach. I kiedy pomnożymy tę objętość razy 5, kiedy wlejemy wszystkie 5, to razem będziemy mieli 45 ml. Czyli 5 razy co, razy jaka ilość oleju w puszce, da nam razem 45. 5 razy 9 daje w wyniku 45. Czyli znak zapytania oznacza 9. 5 razy 9 równa się 45. Sara miała w każdej puszce 9 ml oleju. Każda z puszek miała równo 9 ml. Możemy przeczytać to bezpośrednio w treści zadania. Każda z puszek zawierała taką samą objętość oleju. Jeżeli w każdej puszce było 9 ml oleju, to po wlaniu ich wszystkich do zbiornika, w zbiorniku będzie 45 ml oleju. Swoją drogą jakieś małe te puszki. Sara chyba jest krasnoludkiem. Albo elfem. Tak, Sara to elf handlujący olejami silnikowymi. No to do zobaczenia w warsztacie.